Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku z The Sims 3, pamiętniki z wakacji. Moi drodzy, no i sobie śpi. Nasza tutaj piękna kruszynka, taka puszynka, też sobie śpi i nie lubi poczuć dzieci, ale w tym domu na razie jeszcze nie ma dzieci, więc Larcia się nie musi niczego obawiać. Natomiast, moi drodzy, tutaj widzę, że mamy, czekajcie, 11 prezentów do przyjęcia. Ja oczywiście przyjmę wszystkie, no bo inaczej być nie może. Za to wam oczywiście serdecznie dziękuję za każdy prezent, który został do mnie wysłany. Buzi, buzi. Przyjmuję raz. Potem będziemy się rewanżować. O, a może od razu się zrewanżujemy? Poczekajcie. Tutaj Skubany wysłał... Dobra, to od razu się zrewanżujemy. Dobra, to tak. Raz. Bierz znajomego. No ale ja bym chciał tej samej osobie przecież wysłać. Dlaczego tak nie mogę? O, mogę. Dobrze. Wyślemy prezent niespodziankę. I napiszemy, że pozdrawiamy. O. Dobra, ja sobie to może od razu skopiuję. Żeby było. Pierwszy poszedł. Przyjmujemy oczywiście prezent od Ani. Dziękuję serdecznie i się rewanżujemy. A, nie muszę, patrzeć, nie muszę tego szukać. Dobra, nieważne, zlamiłem za pierwszym razem. O, cyk i cyk, proszę bardzo. Kolejny prezent, również od Ani, co to? Pozdrowienia dla widzów Maćka i Nate'a. Mamy budzik! To już się rewanżowaliśmy, więc nie. Skubanemu musimy, słuchajcie, się zrewanżować. Dziękuję bardzo. Cyk, niespodzianka. Pozdrawiamy, proszę bardzo. Tutaj jest Rose and Bella. O, dziękuję bardzo. 500 simoleonów. O, jak miło, słuchajcie. Proszę bardzo, cyk. Cyk. Dobra. Pakiet opieki. Jakaś tam maszyna wzmacniania mózgu. O, będziemy się wzmacniać. Nie, nie chcemy się rewanżować. Dobra. Tutaj od Ani prezent. Eliksir do naćpania Nate'a. Dziękuję bardzo. All inclusive. O. Dziękuję bardzo. Tu mamy miłego dnia. Wieczoru tym razem, bo nagrywam wieczorem. Kwiatuchy, dziękuję bardzo. I mamy prezent od Damianosa. Proszę bardzo. I również ci się zrewanżuję. Cyk. Cyk. I cyk. No halo, przyjmij. Dobra. Mamy wszystko. I ja sobie, słuchajcie, zrobię porządek, bo to wlazło nam w ekwipunek rodzinny. Także tak. Tego nie potrzebujemy. Biurko no mamy na razie. Budzik. Ten budzik tutaj jest, to on dzwoni dobrze, więc dobra. Kwiatuchy damy na stół sobie, albo... Czemu nie mogę takich po prostu przerzucić, bo co? Waza z kwitnącym słonecznikiem. No halo. O. Patrzcie. A tu... Nie mogę tu położyć, to położę koło telewizora. O. Proszę bardzo. Co to mamy? Co to jest? Nie wiem. No, sprzedaj się. Tu mam tam maszynę do mózgu. Ona jest jakaś taka dość duża, coś tego? Czekajcie. O kurczę. Dobra, to może ją, chociaż nie wiem, postawmy ją na razie po prostu. Zobaczymy, co mi to zrobi. O, niech będzie. No i telewizor oczywiście sprzedajemy, bo mamy. I moi drodzy, za wszystkie prezenty wam serdecznie dziękuję. Buzi, buzi. O, na naszego kitka wszystko... Naprawdę? Kitku był zaznaczony. O kurczę. To poczekajcie, może on ma jakieś... O, ma jakieś punkty życiowe już. To możemy coś... Czekajcie. Świetnie ułożona. Ocal meble, ocal swój dom. Ta nagroda sprawi, że twój zwierzak nigdy nie będzie drapał ani gryzł mebli, tarzał się w kałużach lub wchodził do śmieci albo nieczystości po kocie. Chyba, że naprawdę tego chcesz. I tu zwierzaki stają się odporne na mdłości i wymiotowanie. Nie, to weźmy to. To jest dobre. Dobra. A czy Nate, słuchajcie, niech tam mu... O, mam 11 tysięcy punktów. Niech tam on sobie śpi spokojnie. A ja sobie zobaczę jakieś szczęście. W sensie, czekajcie, cechy. To było w cechach chyba, nie? Albo i nie. No bo nie będą wszystkie. Piękny widok, tanie. Ja to chciałem tutaj kupić ostatnio chyba i nie pamiętam, słuchajcie. Wzmożona płodność, oportunista, stalowy pęcherz. Bez zazdrości, zmierzyć się w pragnienie. To już kiedyś tam braliśmy. Podzielna uwaga. Pracuj lepiej i szybciej oraz odrabia pracę domową bez dodatkowego wysiłku. Teoretycznie może by nam to coś pomogło w pracy, Sim przyszłości.
Odbierz lepszą telefon, aby lepiej dostosować się do warunków panujących w Oasis Landin. Zdjęcie rachunków, sprzedawca, wczasowicz, nabywca. Słuchajcie, tu jest tak dużo tych cech, ja i tak lubię. Urodzony kucharz. Czekajcie. Stań się lepszym kucharzem bez spędzania całych lat charówki nad gorącym piecem. Popraw jeszcze dziś jakość swojego jedzenia, a także swój smak. O, to by było super. To musimy, słuchajcie, spełniać te nasze pragnienia życiowe tutaj u Nate'a. Głaskać trzymanego zwierzaka. Ile my tu mamy tych kwiatów? 2 na 10 dopiero. To tylko 500 punktów, a tu ile jest punktów? 150, no to super w ogóle. No Hayley musi przyjść. Dobra, to może niech on się wyśpi. Czekajcie, my mamy poniedziałek, więc domyślam się, że raczej do pracy piątek mamy, Boże. O, duchy wyszły z zagrobu. Mamy piątek, więc praca najpierw, a potem może Hayley by do nas przyszła. Mimo wszystko, a co robi to w ogóle? Badaj mózg, ulepsz poziom... O, możemy sobie coś ulepszać? Czekajcie, czy my coś potrzebujemy do pracy? Ja bym pisanie ulepszył. A co mi da wzmocnienie? Jestem ciekawy, bo ja, słuchajcie, w ogóle tego nie pamiętam, co może mi dać wzmocnienie mózgu. I też pisaliście, żebym te niektóre nasionka gdzieś tam, które mam, ja już chyba ich nie mam, no nie mam ich, że jak jakieś nasionko znajdę, żeby sobie zasadzić, wiecie, jakąś tam marchewkę, czy jakieś inne pierniczenie tam, dlatego że, no teoretycznie da mi to hajs i dobrze, i moi drodzy, bardzo się z tego powodu cieszę. Także, jakieś tam inne, wiecie, pierniki możemy sadzić, zobaczymy. Co ty tu mi miałczysz? Dobra, nieważne, niech ona tam sobie miałczy. Mamy dopiero pierwszą w nocy, to trzeba to, słuchajcie, przyspieszyć, bo to tak być nie może. Ja do was gadam, a Nate sobie śpi w tle. I co? I zero reakcji w ogóle na wszystko. Miał. Zaraz zobaczymy na NRAS-ie, jakie tam... O, proszę bardzo, 18 pojazdów usuniętych. Widzieliście? Takie rzeczy. Co byś chciał? Poprawić umiejętność sport. A ile ty masz tego sportu tutaj? W sensie, ile ci brakuje? Troszeczkę w sumie. To daj mnie to i daj mnie to. O, to poprawimy sobie sport. Ale najpierw chciałbym zobaczyć ten mózg, który... Będziesz sobie poprawiał. Zobaczymy zaraz. Wstań, bo jesteś w sumie wyspany. Oczywiście nasza kotka ma karmę, prawda? Ma. Dobrze. Wstań i chodź z tym mózgiem. Jestem bardzo ciekawy tego mózgu. Mam nadzieję, że się nie przebrałeś się. Okej. Okay. Za godzinę. Dokonaj wyboru. Gotowanie, sztuka, akordnictwo, gitara malowa, pisanie. Chyba, że mi to zabierze. A zobaczmy. O mój Boże. Jakieś w ogóle fale radiowe tam przechodzą przez niego. Czy ja się uczę właśnie pisania? Nie. Szczęścia, aż dziś mam swój szczęśliwy dzień. Kto wie, co dobrego się zdarzy. Obietnica ochrony to już było. I dobrze wypoczęty, wreszcie jesteś dobrze wypoczęty, mój drogi. Co? Aha. O Jezu, czy nam zabrał jakiś punkt? Mam nadzieję, że nie. I nie poprawiono nam pisania. Dobra, idź szybko pod prysznic, zanim pójdziesz do pracy. Czy to się zjarało? Mam nadzieję, że to, ta maszyna się nie spaliła jednak, co? Kurczę! Czy nasza Laura właśnie wstała? Gdzie ty jesteś, kociaku? A, ty się interesujesz Connorem! No tak. Weź mu napełnij jeszcze jedzenie, zanim pójdziesz do pracy. I jedź. Chociaż... Może jeszcze pogłaskasz, poczekaj. Opieka, nie, uczucia. Daj przysmak. Ja widzę, że Laura jest bardzo tym zainteresowana. Co tam ci się nie podoba? A, bo ona chyba tutaj stała? Tak mi się wydaje, poczekajcie. Może zdążymy, co? Jedź. No, proszę na mnie nie trąbić. Masz, moja bejbuńko, taka puszysta kuleczka jesteś. O, teraz mogę, dobra. Okej, to my się musimy trochę zająć Laurą. Larą, nie Laurą. Skąd mi się wzięła Laura? Tego nie wie nikt. A może to miała być Laura kiedyś?
Dobrze, ale podrap sobie. Możesz sobie do... A możesz się na przykład na dworze załatwić? Nie, dobra, to pójdziesz do kuwetki. Użyj sobie... Potem możesz się w sumie pobawić. A możemy na przykład ćwiczyć polowanie? Czy ty jesteś jeszcze za malutka na to? Chyba, że dopiero musi podejść. To zaraz sobie przetestujemy. A Nate... poznaj współpracowników może. O! Bo nie wiem, czy tego kogoś. Poczta przyszła! Prezent! Co to za prezent? Czy ja właśnie dostałem gifta? Nie wiem, ciekawe. Jak tam Larcia? Masz udrapanie na maksa, widzę. Te pazurki ostrzy sobie, no! No to was zostaw już. A kiedy, czekajcie, ona ma... Za 5 dni. Dobrze, za 5 dni będzie dużym kotem. Ciekawe, jak będzie wyglądać. Tylko w ogóle tak sobie śmiesznie tupczy. Boziu, moje takie słoneczko. Dobrze. Wiesz co, a jakbyś tak na przykład podeszła tu, chodź. Chyba, że ty nie przejdziesz po schodach, chociaż nie... Nie, ona nie przejdzie po schodach. No to mamy lipę, słuchajcie. Chodź, pooglądasz go. Czy to jest jako łowca? Może to będziesz się uczył tak delikatnie polowania już, czy nie? Dobra, niech to sobie na niego popatrzy. No, ciekawy konor. I zabawa jej przy okazji rośnie. Nie możesz chyba wskoczyć na to jeszcze, nie jesteś za mała. Myślę, że... Chociaż nie wiem, czy jak będziesz starszym kotem, to wejdziesz, czy nie wejdziesz? Ciekawe. Użyj. Co ty, gdzie ty idziesz? Znowu do kuwetki? Co ty mówisz do mnie, naprawdę? Przyjęcie z okazji awansu. Johnny McDuff właśnie otrzymał awans i twoi koledzy chcą to uczcić. Urządź przyjęcie i zaproś Sima Johnny McDuff, a z pewnością zyskasz większą popularność wśród swoich pracowników. Nie, no nie będziemy komuś robić przyjęcia, no bez sensu. W ogóle jak my się z tym Johnnym, czy jakimś tam kimkolwiek się znamy? Który to jest? No nie, no nie znamy się jakoś super. Przy czym się praktycznie w ogóle nie znamy. Który to jest niby? Przepraszam bardzo. He? Jak to? Zostaw to. To nie jest ten, to nie jest ten. To ja nie wiem. Dobra, ćwicz pisanie, mój drogi. Mam naszą panią pokoju. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ona kuwetę wyczyści. Baw się. Baw się, moja piękna, słodka kuleczko! Wyczyścisz kuwetę, czy nie? Bo my, znaczy to będzie musiał pewnie Nate zrobić kiedyś tam. Nie, nie chowaj mi zabawek! Nawet się nie waż! No, już chyba cię... Babo wredna. To ja pewnie jako Nate będę mógł to otworzyć. Tak, dobra, idź już pokojówko, bo mnie zdenerwowałaś właśnie w tym momencie. Dobra, poszła sobie, czekajcie, może już nie wejdzie do domu, co? Masz tu piłeczkę. Dobrze, że my to możemy, słuchajcie, zrobić, a nie, że nasza kochana kuleczka będzie taka, o, samotna tutaj. No nie, no patrzcie, no właśnie nam do domu jeszcze, no. Nie chowaj mi tego, bo kotek się bawi. Aleks, proszę odejść. Aha. No okej, okay. Wykonała pracę 125 simoleonów. Dobrze, bardzo ładnie, cieszę się z tego sympatycznie. Idź już. Doskonale, dziękuję. Nasza Larcia, Boże, jak ona jest słodka. No nie mogę się na nią napatrzeć. Weź sobie zjedz miski może zaraz jeszcze, co? Boziu. Puchaty kitku. Nate otrzymał zaproszenie na przyjęcie, które organizuje... Okej. Okay. Piątek o 18.32. Tak.
przyjedziemy na to przyjęcie, bo to nasza Hayley organizuje, to słuchajcie, to nie możemy tak sobie tego, wiecie, zlekceważyć. Okej, 320, dzień dobry, wracaj do domu. Dobra, zostaw tą kulkę. Idź się najedz. Bo zaraz Nate wraca. A jemu też zabawa spadła, o kurcze. To wiesz co, myślę, że jak wrócisz, to pobawisz się, zabawa, ścigaj. O, jak on szybko w ogóle dojechał tu? No mój drogi. Tego to się po tobie nie spodziewałem. To wiesz co, a możesz się najpierw przebrać, zmień strój na codzienny. O, zostaw to. Dobra i... Boże, no zobacz, u nas... Nie no, nie wiesz, ten kotek jest tak słodki. Jest tak uroczy, ścigaj. A włączmy mu w ogóle siadło, bo on jest bez tego siadła, to masakra. To wiesz co, napełnię mu jeszcze miskę, żeby zawsze miał pełną. O! Zabawa, ścigaj! No pobaw się z kotełkiem! Miu, miu, miu! Ty jesteś cudowna! Nie wierzę, zobaczcie na to. No ale więcej, no co ty z nią tak? Jest żywiołowa, o! Opieka... Kto do nas dzwoni? Odbierz. No, wygraliśmy. Chcę wiedzieć, czy Nate... Kto? Nie. Kto to jest Flora? Czy to jest ta z tym takim hełmem na głowie? Czekajcie, bo mi się Flora kojarzy z Tom. Nie, a to... To ona miała awans. Kto to jest Flora? Bo może się okazać, że odrzuciliśmy, słuchajcie, bardzo jakąś fajną kandydatkę dla niego. Czy my znamy jakąś Florę? Nie znam żadnej Flory. A, to może ona była z portalu randkowego. Uczucia. Daj jej przysmak. Daj obwąchać dłoń. Mów. Gładź. O. Jakie w ogóle macie relacje ze sobą? No takie... Jeszcze nie za super, bym powiedział. Za chwilę w ogóle tą imprezę mamy. Mieć mamy tak przekraczający, a ile mamy? No dajmy to, zobaczmy. A wiesz co, a weź się na przykład zdrzemnij. Co on taki? Co to była za... Nate, co to była za mina? Dobra, moja droga, wiesz co, podrap sobie. A potem możesz sobie skorzystać, użyć. Czy to można go wyczyścić? Nie, nie możemy jej wyczyścić. Co to takie dziwne odgłosy wydaje? Tak, szybka drzymka po pracy, bo zaraz, zaraz ruszamy w teren na imprezę, moi drodzy. Że Lara jest głodny. A przecież to jest kotka. To jest głodna przecież. Samica. Bo jak to jest głod... To może było wcześniej pokazane, że jest głodna. Nie wiem. Najważniejsze, sobie drapie na drapaczku. Dobra, myślę, że za chwilkę trzeba będzie się zbierać na tą imprezkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. O, podrapała na maksa. Okej, okay, skorzystaj sobie. I... jeszcze raz do kuwety? Czemu zawsze podwójnie? Czyść się, no to się czyść. Dobra, Nate, ty masz imprezę, mój drogi. Poczekaj, bo zaspaliśmy! Gdzie są twoje wielkie party u tej twojej... Hayley? Całej? Nie, no nie wierzę. Gdzie ona mieszka? Ja nie widzę tego. Czy to jest to? Nie. Jezus, ja źle patrzyłem. No
dobra, ale to i tak nie zmienia faktu, że... Pozerzy? A tu mieszka Hayley? Okej. Jedź szybko, przecież my nie mamy czasu! Żebym się zapatrzył. O, weź udział, tak. Hayley, zaraz zaczyna imprezę, niech Nate tego nie przegapi. Nie przegapimy tego, obiecuję. My coś w tej skrzynce mamy i co? Dobra, pojechałeś. Czyść się. Tak jak się wyczyścić, to możesz w sumie pójść sobie spanko. O, śpij sobie. A my lecimy na imprezkę. Na tym rowerze. Trzeba powoli myśleć o jakimś samochodzie, słuchajcie. Smaczna drzemka. Oj, drzemeczki są dobre. Ja już dawno nie praktykowałem drzemek, ale są dobre. Czy to jest... Jezu, jaki do... Wow. I to jest faktycznie ten sam dom? Poczekajcie. Tak, to jest ten sam dom. To w sumie jesteśmy z Hayley sąsiadami. Nawet się... Żeś się przebrał. Trzymaj za rękę. Gdzie ona jest? O mój Boże. Tu jest wróżka. Tu jest wilkołak. A tu jest nasza Hayley. Romantyczne. Pogasz po policzku. Romantyczne obejmij. Romantyczne flirtuj. Czy my właśnie trafiliśmy na wróżkowe przyjęcie? A może bardziej na naturalne przyjęcie. No i dowiadujesz, że Hayley jest bogaczem. O kurczę. Nate, chyba ci się trafiła dobra partia wizualnie, charakternie i jeszcze portfelowo. Portfelowo oczywiście na samym końcu, żeby było jasne. Tańczyć wolno z tą osobą. Co ty chcesz tu jeszcze z nią? Iść na randkę, to może czekaj. Aha, dowiedzieć się o dwóch kolejnych cechach. Przyjazne. Pochwal dom. Romantyczne. Pocałuj ją, no. O, zaproponuj stały związek. Wreszcie. No zobaczcie, oni są dla siebie stworzeni. Czy nasz kot śpi? Ojej. No śpi. Tak, są razem. Tak. Czat. Dać jej prezent, ale ja chyba nie mam żadnego prezentu. Przyjazne. Pogawędka. Romantyczne. Filanu, Tamanor, pocałuj z przechyłem. Nie wiem, czy to jeszcze nie jest przegięcie teraz tutaj, że to będzie przechył, ale spróbujmy. Tańczyć wolno. Dobra, to zatańcz nią. Zatańczcie razem. Wolny taniec. Ło, jaki piruet! Co? Obciskiwać się. Dobra. Romantyczne. Tu gdzieś było obciskiwanie się, widziałem to. Pocałuj. Romantyczne. No przecież widziałem O, nie tu sobie tej ochronę. Nadepnęła go! Nie możemy się obciskiwać. Co? Nie możemy się obciskiwać. A specjalne, rodzinny. Postara się o dziecko, zaproponuj małżeństwo. No nie tak szybko, ty! Przyjaźnie, no to musi być romantycznych. A może nie widziałem jednak, obciskuj się? Dobra, to po prostu ją pocałuj. Czy to będzie jako... Dobra, nie tańcz, bo za chwilę nogę mu złamiesz.
No, tu się dzieje, słuchajcie, jest to prawie jak randeczka w sumie na jej imprezie. O, tam widzę, że wywijają. To nie było obciskiwanie się. Oni chyba nie mogą jeszcze, mam ze sobą relacje, wiecie. Co to było? Słuchaj, chyba opienia się, ona też jest bogata. Didi! To jest Didi. Kto umarł? Papi Wolf? Kto to jest Papi Wolf? Okej. Okay. Aha, rozpoczęliśmy stały związek. Okej. Okay. A tam nie chciała w ogóle... Kim był Papi? Czekajcie. Czy on gdzieś tu będzie jako już nieżywy? Ja w ogóle, słuchajcie, nie rozpoznaję tych simów. Daleki znajomy. O, daleki znajomy, patrzcie. Dziewczyna, a ty gdzie żeś wypruł? Zostaw tą gitarę. Wystarczy ci. Pocałować. Didi. No weź. Czy one poszły spać? Czy to jest moja Hailey? Nie wiem, czy to jest ona. Bo nie widzę. Tak, to była ona. Didi jest ma... Jezus, oni śpią w jakichś, słuchajcie, dziwnych tutaj łóżkach, w sensie związkach, konfiguracjach. O co chodzi? Dobra, zostaw tą gitarę, bo ja widzę, że tu... Oho, jeszcze telefony. W nocy. Odbierz. Szef dzwoni. No pewnie. No dobra, pogadajmy, no. Jesteś szefem, to nie wypada ci odmówić w sumie. Może będziesz bliższym znajomym. O, przyjaciel! Widzicie? Dwie sekundy rozmowy i już jest przyjacielem. Co tu ukrywać? Dobra, zostaw go, wracaj do domu, bo jest północ, jest prawie pierwsza, ty! Wracaj i kończymy. A teraz co się stało? Jesień chyba przyszła, tak? Czy to jest... Znak jesieni, ta muzyka? Chyba tak. Czy ta jesień już była? Nie wiem, słuchajcie, nie zwróciłem. Chyba nie było jesieni jeszcze, dobra. Mój drogi, zjesz sobie rano w kolejnym odcinku. Teraz proszę użyć i do spania. Oj, naszego kota chyba obudziłeś, ty! Barbarzyńco. Nie, na szczęście nie. No, to dobrze. Trzeba tu wyłączyć światło. Wyłącz, on przecież śpi, biedny Konor, przy takim... rozżarzonym reflektorze. Dajcie spokój. Kończymy, moi drodzy. Lowki, kiski, besoski. Dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!